dawno nie gadałam, więc chyba najwyższy czas trochę pogadać. Jakby ktoś razem ze mną gadał tam za oknem, bo tam jest okno. Tam jest okno! To dlatego, że jest ciepło i w końcu przestało padać po weekendzie, bo to był ten najbardziej padający weekend. I wszystkie dzieci z mojego osiedla postanowiły wyjść na dwór hurtowo. Tak na poważnie, z tej strony reżyser Kieszonkowy, albo Lekosia, jak wolicie. I zapraszam was w kolejnym, chyba czwartym, how to, czyli jak pisać książki i opowiadania. Zapraszam. Powiem tak, książkę i raczej opowiadanie, bo mówię o książkach pokroju Wattpad, tam gdzie są takie, że, znaczy na takich portalach publikowane opowiadania i tak dalej. Coś takiego może napisać praktycznie każdy, bo to nie jest jakiś super wielki problem i jest tam mnóstwo, za przeproszeniem, shitów. A ja chciałabym wam dać kilka wskazówek, przez które wasze opowiadania, książki, jak wy to zwiecie, nie znajdą się w dziale shitów, tylko znajdą się w dziale fajnych i wyświetlanych opowiadań. Pisanie opowiadań i książek to nie jest coś, opowiadań dłuższych, wiecie, nie na polski. Pisanie takich opowiadań to nie jest kwestia tygodnia, czy nie daj Boże jednego dnia, to jest kwestia od kilku miesięcy do kilku lat. Bo książka, nad którą bardzo dużo czasu spędziłam, pod tytułem Luna, córka wilka, legenda Marogrodu, coś takiego, spędziłam 3 lata pisząc, bo zaczęłam ją pisać w 2015, 15, 16, 17, 18, tak, mamy teraz 18 rok, więc pisałam ją praktycznie 3 lata z przerwami i uważam, że to jest jedna z moich najlepszych książek, opowiadań, bo nie wydałam tego, na moim profilu Wattpad, który też się nazywa Lekosia. No więc, tip pierwszy. Pisz pomysły i fabułę, czyli mniej więcej to, o czym chcesz, żeby opowiadała książka i pomysły na to, co się już tam znajdzie, typu, nie wiem, książka o harcerzach i tutaj na przykład wpadł ci do głowy akurat fragment, kiedy biegłam do namiotu, napotkałam go na myjołaniach, coś tego typu. Wiecie, trzeba wszystko zapisywać, bo najlepsze pomysły przychodzą na przykład na sprawdzianie z mapy. I szkoda by było, jakby po prostu gdzieś to zaprzepaścić i na przykład później siedzieć i po prostu... Bo to, co ci przyszło do głowy akurat... zniknęło razem ze sprawdzianem z matmy, który oddałaś nauczycielce. Ja noszę przy sobie zawsze mały notesik, noszę przy sobie zawsze telefon, chociaż w telefonie to tak, no nie do końca lubię zapisywać, bo to jest takie... I zapisuję sobie różne pomysły, tak samo jak wiersze, które na przykład najczęściej przychodzą mi do głowy na różnych zastępstwach, czy coś takiego. I zapisuję sobie to wszystko i w ten sposób powstają na przykład takie gówna. Więc tak, to był pierwszy tip i uważam, że to jest bardzo, bardzo praktyczne, żeby zapisać sobie fabułę, pomysły na fragmenty, na przykład już z góry mniej więcej pomyśleć, ile będzie miał jeden rozdział i wszystko zapisywać. Tip drugi. Zapisuj imiona bohaterów i zrób ich charakterystyki. Jak rocznika 00 był ten... Tak jak rocznika 00 był egzamin gimnazjalisty, kiedy wszyscy po prostu dostali szoku, że o Boże, charakterystyka! Tak samo ja teraz powiem, o Boże, charakterystyka! Jeżeli nie zrobicie charakterystyk, to prawdopodobnie w trakcie książki już się pogubicie i bohater, który na początku waszego opowiadania miał brązowe włosy, pod koniec okaże się blondynem z ciemnymi oczami, a nie włosami, tak jak wcześniej pisaliście. Czy coś tego pokroju. Ja wymyślam bohaterów bieżąco w trakcie pisania opowiadania, ale jak już kogoś wprowadzę, to biorę kartkę, przestaję na chwilę pisać, chyba że mam jakiś super pomysł, no to dokończę i ten. Biorę kartkę, zapisuję imię bohatera, nazwisko, bo prawdopodobnie gdzieś dalej się pojawi, wiek i robię po prostu tak, kolor włosów, kolor oczu, wzrost, styl ubierania się i tak dalej, dalej i po prostu robię listę rzeczy, które przy tej postaci mogą mi się najbardziej przydać przy pisaniu książki. Często też na przykład zapisuję narodowość, kiedy piszę tam opowiadanie, coś tam. Więc takie coś się bardzo przydaje. Coś takiego zrobiłam pierwszy raz, kiedy pisałam z pamiętnika łączniczki Tośki. Napisałam nawet daty ich urodzin, które pojawiały się w trakcie książki. Niektórzy, którzy czytali tą książkę, na przykład w urodziny tam jakiejś tam głównej bohaterki, wchodzą właśnie na tą książkę i publikują 100 lat. I
tip czwarty. Nie śpiesz się z fabułą. Chodzi o to, żeby nie było tak, że czas między rozdziałami na przykład jest rozstrzelony w 10 latach. Chyba, że o to chodzi, no to dobra. Ale też, żeby właśnie skupiać się na tym, żeby opisywać postacie nie od razu, czyli na przykład, no, nazywała się Zuzia, miała brązowe oczy, zielone włosy i... what? Nazywała się Zuzia, miała brązowe włosy i zielone oczy, miała tyle i tyle wzrostu i już wiedziałam, że się z nią nie polubię. Tylko wiecie, dawkujcie informacje stopniowo, przez co wasze rozdziały będą się robiły dłuższe, będą wyglądały lepiej i będzie się je przyjemniej czytało. Musicie znać umiar, bo nie jesteśmy Mickiewiczami i nie musimy robić opisu jednego gołębnika na 3 strony. Więc tak, pan Tadeusz na propsie. Więc tak, musicie dozować informacje w jednym rozdziale, nie rozstrzelać się w czasie, nie wiadomo jak, i nie śpieszyć się po prostu, żeby się nie okazywało na przykład, że w rezultacie główny bohater się przeteleportował z Polski do Afryki na przykład, bo nie opisaliście jego podróży, coś tego typu. W tym odcinku nie opiszę wam żadnej metody płatka śniegu czy coś takiego, bo jej nie znam i w sumie jak zaczęłam czytać jak to robić, to aż mi się niedobrze zrobiło, bo może dlatego, że po prostu nie ogarnęłam tego, a to było tak czasochłonne, ja po prostu książkę piszę, kiedy czuję wenę.